Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj odcinek dość ciekawy. Mam nadzieję, że dla osób, które zajmują się montażem filmów, tak jak ja, i szukają sposobu na to, aby pracować jeszcze szybciej, jeszcze efektywniej i przyjemniej, no to właśnie dla Was jest to, myślę, że gratka. To, co Wam pokażę, powstało dosłownie kilka dni temu. Oprogramowanie Tangent Wave Booster 2. Jest to oprogramowanie stworzone przez prywatną osobę, słuchajcie. Kolorysta nazywa się André Rodriguez i stworzył soft do tego oto panelu. Ten panel, który tutaj widzicie, Tangent Wave 2. Jest to świetna sprawa dla kolorystów, którzy pracują w aplikacji DaVinci Resolve. Ja się przysiadłem na DaVinci wiele miesięcy temu i nawet, słuchajcie, wtedy była jeszcze taka promka, bardzo dobra promocja na panel DaVinci Resolve Speed Editor. O tych i o tym i o tym sprzęcie będzie jeszcze na pewno film na Testy TV, ale nie byłem do końca, słuchajcie, zadowolony ani z jednego, ani z drugiego urządzenia, ponieważ ja pracuję głównie w DaVinci na zakładce Edit, czyli montuję film, efekty, jakieś rzeczy, które raz stworzyłem, ustawiam jako taki szablon i tak naprawdę narzucam tylko te szablony na film. Skupiam się naprawdę na montażu, na pocięciu tego, na sklejeniu i to wszystko. Nie ma tutaj w Domi Drewno jakichś efektów specjalnych, więc nie jest to żaden problem, czy Domi Drewno, czy Testy TV, czy innych naszych kanałach, ale oprogramowanie, które chcę Wam dzisiaj pokazać, zmieniło właśnie Tangent Wave 2 na coś po prostu przegenialnego. Oprogramowanie to pozwala, słuchajcie, na całą edycję filmów, włącznie z kolorami, za pomocą tego panelu. Zapominacie wtedy o klawiaturze i zapominacie o myszce. Wszystko jest zarządzane po prostu przez tą konsolę. I to musicie zobaczyć, bo to jest po prostu rzecz przegenialna. Więc ja tutaj zrobię może tak, że zrobię tylko zbliżenie, powiedzmy, na ten panel. Plus będzie z OBS-a się nagrywał cały czas ekran, będziecie widzieć, co robię. Dzisiaj naprawdę króciutko, bo to można godziny opowiadać o tym sprzęcie, a ja chcę Wam tylko pokazać, jak można usprawnić sobie genialnie pracę właśnie w DaVinci Resolve. Ruszamy. Tak wygląda cały panel i tutaj, jak widzicie, mamy 9 potencjometrów, które możemy kręcić lewo, prawo oraz możemy je wciskać. Przyciski, później przyciski pogrupowane razem tutaj z potencjometrem. Mamy kulki do obracania w każdą stronę i zmiany banków, klawisze funkcyjne i zarządzanie odtwarzaniem. I jeszcze klawisz Alt. Alt to tak naprawdę alternatywa, czyli jeśli mamy na przykład tutaj jakieś opcje, kiedy wciśniemy Alt, to mogą one być tutaj zmieniane. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Jesteśmy na przykład w głównym jakby menu. Główne menu tutaj wchodzimy przez F9 i teraz możemy sobie na przykład wybrać Primary Wheels. Wchodzimy w tą opcję. Zmieniły się wszystkie funkcje dostępne i ta górna linia to jest tak zwany bank, dolny bank, i opcje w tych bankach możemy jeszcze zmieniać, jeśli oczywiście są dostępne. No i teraz sprawdźmy sobie na przykład tutaj, czy coś jest. Mamy dwa banki, a na dole również dwa. Czyli w tym menu mamy tak naprawdę cztery linie całe, cztery banki, pełne funkcji. Czyli jeśli chcę zmienić saturację, no to wystarczy pokręcić tylko tym potencjometrem i zobaczcie, że to od razu się zmienia. I teraz najlepsze jest właśnie to, że te opcje, które są tutaj dostępne, są umiejscowione w DaVinci w przeróżnych miejscach programu. Czyli teraz jesteśmy w zakładce Color. Ale jeśli wejdziemy na przykład do
edit i na przykład przejdziemy do inspektora i zacznę przesuwać coś, czy obracać, to również widzicie, ten element się obraca, czyli przeskoczyliśmy do inspektora w zakładce edit. I to jest po prostu świetną rzeczą, że te wszystkie opcje nie dotyczą tylko jednej zakładki edit, czy media, czy color, tylko możemy przeskakiwać również między poszczególnymi częściami aplikacji. Zauważcie, przejdę jeszcze tam, gdzie byliśmy przed chwilą, czyli F9, byliśmy Primer Wheels. Mieliśmy tutaj te banki. Zapomniałem dodać, że jeszcze trzeba sprawdzić zawsze właśnie ten przycisk Alt. Zwróćcie uwagę na to. Tutaj mamy niewiele, mamy tylko Mid Details i Illumination Mix. Ale jesteśmy w stanie podpisać dodatkowe funkcje właśnie pod przyciskiem Alt. Dobra, weźmy sobie notkę Edit i kiedy wejdę w Alt, mamy zupełnie inne funkcje. Oczywiście tutaj w tym banku górnym i dolnym również są jeszcze inne funkcje, prawda? Kiedy mamy takie na przykład In, Out, to powiedzmy to, ten klawisz, kiedy zaczniemy tym przekręcać, to mamy dwie funkcje do wyboru, czyli tutaj na przykład będziemy wkładać in albo out do tej selekcji, która jest w tym momencie dodawana. I również możemy to zawsze przycisnąć. Co jeszcze mogę Wam pokazać? Chcemy zrobić coś, czego na przykład autor tego oprogramowania nie przewidział. Zawsze, w każdym momencie mogę wcisnąć F8. Pokazał się przycisk mouse i teraz ta kulka zamienia się w normalną myszkę i klawisz lewy i prawy. Więc zawsze, słuchajcie, możemy sobie pomóc i wtedy przekształcić to na myszkę. Do tego stopnia, słuchajcie, jest to pomyślane, że również pomyślano o użytkownikach leworęcznych. Alt F8, napis mouse pojawił się tutaj i teraz myszka jest, słuchajcie, leworęczna. Jest z tej strony po prostu. Co jeszcze? Tak na szybciutko. Zarządzanie odtwarzaniem, czyli play ahead, idziemy w przód, razy 2, razy 4 i tak dalej. Przeskakiwanie, play ahead, odtwarzanie wstecz, przeskakiwanie między klipami. I oczywiście scrub, czyli takie te poklatkowe przesuwanie, również jest dostępne. Coś dodamy. Nie tak. Alt i strzałka tutaj, w lewo i w prawo. Mamy, słuchajcie, undo, czyli cofnięcie się w lewo i w prawo, czyli redo, czyli pracując jakby na tej historii. Możemy również, tak jak tutaj widać, teraz pod Altem jesteśmy, mamy kolejne menu. Pojawiło się na przykład Media Pool. Otwieramy zakładki w aplikacji. Efekt Library również będzie działał. Tu jeszcze muszę jedną rzecz zrobić, zaraz Wam też powiem dlaczego. Teraz wyłączyłem full screen w aplikacji i teraz otwieram sobie Efekt Library. Tutaj Index, tutaj Sound Library, czyli te wszystkie części aplikacji otwieram i zamykam. To wszystko, co tutaj widzicie, przejdziemy sobie tutaj na komputerze do aplikacji Tangent Wave Booster i otworzę jeszcze Tangent Mapper, może tak bardziej. Wszystkie te opcje, które tutaj widać, są zmapowane do poszczególnych miejsc na ekranie. Zobaczcie, te wszystkie funkcje, które tutaj przeklikuję, to wszystko jesteśmy w stanie ustawić. I teraz mamy tutaj kilka opcji do wyboru, jeśli chodzi o rozdzielczość i skalowanie w DPI.
samego ekranu. Ja w tym momencie, widzicie, tutaj pracuję na UHD Jarek 1. Nie jest to jeszcze do końca przeze mnie ustalone. To znaczy muszę bardzo dokładnie wskazać aplikacji przy mojej rozdzielczości ekranu, moim skalowaniu 1:1, gdzie każdy element jest umiejscowiony, kiedy pracuję, tak jak teraz włączę Ctrl F2 w opcji full screen. Czyli nie mam nic innego na ekranie, pracuję w tym momencie tak jak teraz widzicie i aplikacja musi wiedzieć, że klikając na przykład tutaj na play, ten play jest w tym momencie, w tym miejscu, przepraszam, na ekranie. Albo na przykład, kiedy jesteśmy w zakładce Color, że tutaj na przykład Highlights jest w tym miejscu znowu na ekranie. Tak więc tutaj przełączę się jeszcze na tą aplikację i tutaj autor pisze, że około 40 minut trzeba poświęcić, aby przeklikać się przez te wszystkie funkcje i wskazać aplikacji, gdzie one się znajdują w naszym, jak gdyby, tym polu roboczym, w naszej aplikacji, w naszej rozdzielczości, w której pracujemy. Także jak sami widzicie, jest się w stanie pracować przy DaVinci Resolve właśnie przy tym panelu Tangent Wave 2 i tworzyć filmy, ciąć je, również kolorować, bo no do tego również jest to genialnie stworzone. Super intuicyjnie te wszystkie funkcje są pogrupowane, poumiejscowiane. Oczywiście od użytkownika zależy tylko, w ilu procentach to wykorzysta. Ja dopiero zacząłem się tego uczyć, więc jeszcze długa droga przede mną, żeby to wszystko opanować, ale jest to po prostu mega, mega dopalacz do pracy. Chodzi generalnie o to, aby pracować z tym panelem, mając to przed oczami i ruszać tylko tymi gałkami, wciskać klawisze, patrząc tylko i wyłącznie na obraz. A ręce mamy na tych gałkach, czy na tych kulkach. Nie odwracamy wzroku wtedy, nie szukamy z powrotem na klawiaturze na przykład jakiejś opcji, czy myszki, czy myszką jeździmy i przeszukujemy kolejne menu, tylko wszystko mamy na tym panelu. Tyle w temacie. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, ile pracy włożył właśnie ten André Rodriguez, żeby to stworzyć. Stary, po prostu dwa kciuki to jest naprawdę mało, bo robota przegenialna. Dziękuję i widzimy się już niedługo. Cześć!